Zaczynamy. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. To co, działamy? Czy jeszcze coś chciałbyś, Hubert, dodać, powiedzieć? No to przede wszystkim, że bardzo miło mi was zobaczyć. Tym razem ze wzajemnością, bo już tyle się naoglądałem. Czy jest interakcja? Tak. Także, teraz my powinniśmy powiedzieć, a to ty jesteś ty, ten to ty Hubert, nas oglądasz, a to ty nas komentujesz. Tak, ja się tam staram rzucać jakieś komentarze. Bardzo fajne i bardzo trafne. Bardzo miło. I bardzo ci dziękujemy za nie. Także możemy startować w takim razie. No dobrze. Dobrze. Sobie jeszcze wszystko ładnie poukładam. La. Dobrze, to już się połóżcie wygodnie. Wydech. I teraz weźmiesz powolny, głęboki wdech. Zatrzymasz powietrze po wdechu. I głęboki wydech. I ciało zaczyna odpuszczać coraz bardziej. I z każdym kolejnym wydechem relaksujesz się. I bardziej. Oddech staje się głęboki. Oddychasz spokojnie. Głęboko. I policzę 10 do 1. A ty zrelaksujesz się jeszcze bardziej. Dziesięć.
4. Jeden. Liczy od 1 do 3. A na 3. Pójdziesz do przyczyny ezoterycznej twojej wady wzroku. Jeden. Dwa. Pojawia ci się jakiś obraz albo jakieś odczucia. Obliczałaś, poszedłem sobie przez portal, który miał mnie tam zabrać. Kiedy przeszedłem do niego, zobaczyłem tylko taki ruch gwiazd i świateł i ciemność. Mhm. A gdzie teraz jesteś? Jestem w swojej przestrzeni. Mhm. W takim miejscu, gdzie ja. To idź do tego portalu, do tych gwiazd. Zbliż się do jednej z nich i powiedz mi, czym jest ta gwiazda. Migocząca energia. Jesteś blisko niej? Tak. Mhm. Czy ona ma świadomość? Pierwsze, co ci przychodzi. Tego nie powiem, natomiast on ma kształt jakby piłki toczącej, naelektryzowanej. W środku są jakieś sceny. Jakie są sceny? Co tam widzisz w środku? Z zewnątrz widzę jakiś horyzont, jakieś może drzewa, coś takiego. Jestem na zewnątrz tego, więc Te obrazy widzisz, które są wyświetlane w środku, wewnątrz. Wewnątrz. Akwarium na przykład okrągłej miała rybkę. Coś tam się dzieje, jakieś tam dno jest, no to tutaj trochę podobnie to. Tylko, że jest to owinięte wszystko w taką złotą energię, taką pulsującą, strzącą. Czy to jest rodzaj jakiejś technologii? Być może. Być może to jest to jakiś element, być może jest to jakiś element mnie, który tak się zamanifestował. Dobrze, na razie podążaj za tym, co ja mówię, dobrze? Okej. Teraz podejdź do innej gwiazdy. Okej.
czy ona jakoś reaguje na to, że pojawiasz się wokół niej? Skrzy się trochę inaczej. Jest lado, nie, tam to była złota, ciepła, gorąca, taka emanująca. To jest taka zimna, lado błękitna, w środku ma coś czarnego. Mhm, co to jest to czarne w środku? Jest taka czarna masa o nieostrych kształtach. Odsuń się troszkę teraz od niej i obserwuj siebie, czy kiedy się zbliżasz do niej, to czy zmienia się jakoś twoja częstotliwość, jakieś twoje drgania, twoje ciało subtelne, czy się jakoś zmienia? To jest coś zewnętrznego wobec. Mhm, ale jak ty się zbliżasz do tej gwiazdy, to ona wtedy troszkę zmienia, inaczej świeci. Tak, jakby się aktywizuje. Jakby aha. Jest bardziej doenergetyzowana. Mhm. Dobra, to podejdź do jeszcze jakiejś jednej gwiazdy. Ta jest całkiem czarna z dodatkiem fioletu. A też jest skrzy tak na zewnątrz, czy nie? To bardziej przypomina mało, znaczy nie skrzy się. Migocze tak czarnymi barwami z dodatkiem z odcieniem fioletu przed kami. Mhm. Zobacz, czy te gwiazdy wchodzą ze sobą w interakcję, czy jakoś współdziałają razem. Nie widzę. Mhm. Czy one wysyłają gdzieś informacje? Wybierz sobie którąś z nich i zaobserwuj, czy ona gdzieś wysyła jakiś sygnał, jakąś informację. No, być może tak. Narysowała się linia prosta w przestrzeni. Wszystkich trzech. To podejdź do takiego strumienia i odkoduj, jaka informacja płynie. Widzę czerwony strumień takiego jakby światła laserowego. Jak się mu przyjrzę, to widzę rzędy cyfr przelatują. Aha, czyli jakiś kod jest. Tak, jakby program. Mhm. I teraz jeszcze sprawdź, już przyjrzymy się tym trzem. Czy te programy różnią się? Czy nadają inne sygnały, te trzy gwiazdy? Czy sygnał jest taki sam? Pierwsze skojarzenie jest, że się różni trochę. Mhm. Pierwsza informacja, jaka przychodzi, tak żeby nie przypuszczać przez umysł. Czyli, że każda się różni, każda wysyła w tej wiązce trochę czerwonej inne kody. Trochę inne. Dobra. Rozejrzyj się i powiedz mi, ile w przestrzeni jest takich gwiazd, które wysyłają takie kody? Jakakolwiek liczba ci pierwsza przyjdzie. Z przestrzeni odczytaj tą informację. 89. Mhm. Czy któraś z tych gwiazd wpływa na twoją przestrzeń, na twoje ciało fizyczne, które znajduje się na Ziemi? Tak, wydaje mi się, że one w jakimś stopniu wszystkie wpływają. Tylko niekoniecznie w jakimś. Każda ma jakiś udział, coś w tym stylu. Okej, okay. Czyli wszystkie razem w jakiś sposób jednak współdziałają, wysyłając inne kody. To teraz pójdziesz za takim promieniem i zobacz, gdzie on się kończy, gdzie on dociera. Gdzie jest odbiornik tego kodu. Wszystkie trzy, które oglądaliśmy na początku, formują jeden strumień światła, który się zbiega na. Łączą daleko. Się? Łączy się tak gdzieś daleko. To idzie na sam koniec tego strumienia. Już. Okej, jestem. I co to jest? Co jest na końcu? Co dekoduje teraz?
ciemną przestrzeń. I ta przestrzeń absorbuje. Powiedz. W tej ciemnej przestrzeni, tak jakby one, z punktów ciemnej przestrzeni, one wszystkie trzy jakby emitują się. Okej, okay, czyli te informacje, które są zakodowane w tych strumieniach, wpływają na tą ciemną przestrzeń. Czyli docierają? Albo odwrotnie, albo to z tej ciemnej przestrzeni. Tak? Odwrotnie, to z tej ciemnej przestrzeni wychodzi ten sygnał. Czyli z tej ciemnej przestrzeni wychodzi sygnał do tych gwiazd? Do tych gwiazd, tak. Czyli gwiazdy dekodują tą informację. To idź do gwiazdy którejś. Wracam się do tych trzech, które widziałem na początku. I zobacz, wybierz sobie którąś, jedną z nich. Okay. Jak ona dekoduje te informacje, które te programy, które są w tym strumieniu zapisane? No je zamienia na falę emocjonalną. Określony jest zakres emocji. Okej. Tutaj gwiazda, która się, w tej gwieździe, której się przyglądasz, jaki ma zakres częstotliwości zakodowany? Chłód, porządek. Chłód, powiedziałeś? Chłód, tak, emocjonalny chłód. Porządek. A, okej. Okay. Dobra, to przejdź do drugiej i powiedz mi, co tam jest zakodowane. Czarne jest złość. I w tej trzeciej? A ta trzecia jest jakby przeciwwagą. Dla nich jest taka ciepło, miłość. Wszystkie te pozytywne emocje. I są tam kody pozytywnych emocji? Tak jakby. Tak. Przyjrzyj się dokładnie, co to są za kody, rozkoduj, jaki jest zakres częstotliwości tam, tej ciepłej. Na przykład ta ciepła roztacza takie, właśnie dlatego był tam taki jakiś widoczek sympatyczny. Niej, jakieś kurki, jakieś laski, jakieś niebo, jakby pragnienie, jakby czas w przyrodzie, czymś takim. No dobrze, to teraz pójdziesz do takiego punktu w tej czarnej przestrzeni, który koduje te informacje, czyli koduje te fale, koduje te strumienie. Jak powiem trzy, znajdziesz się przy tym, który koduje. Jeden, dwa i trzy. No, przebiłem się przez tą ciemną materię, tą ciemną to. Z drugiej strony zobaczyłem coś, jakiś byt. I on koduje? Tak to wygląda. Jak on to robi? Czego używa do kodowania? Jakiś aparat. Wygląda trochę jak taka. Może i wygląda jakoś archaicznie, ale to. Ale wygląda, trzyma go w łapie. Jak on to robi? Jak zakodowywuje te promienie? Czy on przy tym. To jest jego narzędzie sterowania, tak? Coś jakby, tak to wygląda jakby taka antena z jakimś takim drewnianym trzonkiem i z czymś tam jeszcze, jakieś takie dziwne urządzenie, ciężkie do opisania. I trzyma w prawej ręce, to jakby był jak drążek samolotu sterowania albo jakąś kierownicę, coś w tym stylu. I on koduje te promienie, które płyną do tych gwiazd. Tak to by się przedstawił. A teraz zobacz, czy on zbiera jakieś, czy jest też przepływ w drugą stronę, czy to jest tylko wysyłanie do gwiazd, czy też jest gdzieś taki strumień, który wpływa do? Tak, bo to jest komunikacja dwukierunkowa. Aha, czyli w każdym takim strumieniu jest komunikacja dwukierunkowa. Z jednej strony idzie jeden kod, który zakodowywuje konkretną częstotliwość, zakres częstotliwości i wraca. A co wraca tak. I jak wraca? No wracają do, jak to jest to jakby przetwarzanie pewnych emocji. Nadajesz jakby
Podajesz jakiś sygnał, on jest przetworzony, tak, i wraca, wraca w postaci jakby energii przetworzonej przez energię. Czyli sygnał wysyła do tego, żeby wytwarzać konkretny zakres częstotliwości i potem wraca energia, która jest tą częstotliwością. Tak. Dobrze, no to przyjrzyj się teraz, jak wraca, gdzie jest zbierana ta energia o danej częstotliwości. Tak by wyglądało, jakby on to miał podłączone do siebie, do swojego serca. Jakby on po prostu zbierał tą energię ze mnie. Z kogo? Ze mnie. Z ciebie? Tak, no bo te gwiazdy, one w jakimś sensie one chyba ze mną rezonują, tak? A, w jaki sposób? Pojawiły się w mojej przestrzeni. Kiedy się do nich zbliżyłem, pokazały mi się w kolorach, więc mam z nimi jakiś związek. Więc zbieram to jako takie punkty, takie może jakby takie boje sygnalizacyjne, które A teraz się kiedy... Dobrze, a teraz kiedy stoisz za tym, który steruje, to powiedz mi, jak on wygląda? No taka żaba większa. On sam tam jest w tej sterowni? Tak, ciemna postać. Żabi w oczach. Widziałeś już ją kiedyś? Nie. Kto jest jej szefem? Jest szef, czy nie ma szefa? Właśnie jakby ten obraz mnie fiksuje. Dobra. To teraz odsuń się to od tej żaby i zatrzymaj ten obraz. Czyli tak, żeby ona się nie poruszała, ale też nie odbierała sygnałów żadnych. I sprawdź, czy w twoim ciele subtelnym są jakieś odbiorniki albo coś, co łączy cię z tymi gwiazdami. Czy masz gdzieś w swoim ciele subtelnym odbiorniki albo coś, co właśnie co cię bezpośrednio łączy z tymi gwiazdami? Mam wrażenie, że gdzieś w okolicach skroni się coś może znajdować. Co to jest? Jakbym taką obręcz miał na skroniach. Na skroniach? Przepaska, tak, opaska. Tak. Dobrze. To zbadamy sobie to jeszcze raz z drugiej strony. Ponownie idź w rejon, gdzie są te gwiazdy. Jest. Obserwuj teraz tą przepaskę i jeszcze raz zrobimy to, co robiliśmy na początku, czy co robiłeś na początku. Zacznij się zbliżać do którejś z nich i zobacz, czy zmienia się aktywność tej przepaski. Jak się zbliżasz i oddalasz. Wydaje mi się, że w drobnym, ale tak naprawdę subtelny 100 stopni, tak. Czyli co się dzieje, kiedy się zbliżasz? Żeby oddziaływanie jest silniejsze. Dobrze, to teraz odsuń się od tej gwiazdy. Chwyć swoimi energetycznymi rękoma tą przepaskę. Zdejmij. Chciałaś? Tak? Trochę cię nie słyszę, ale może coś zaraz. Tak. Okej, dobra. Czy masz ją w ręku?
Dobra, to teraz odsuń ją od siebie i powoli przybliż do głowy i powiedz mi, co się zmienia. Widzę ją jako taką, jakby ona od wewnętrznej strony miała takie białe kryształki. Do czego służą te kryształki? To wygląda, że to jest ten element łączący po prostu z częścią umysłu. Z tymi gwiazdami? Z jednej strony tak, a z drugiej strony to jest ten interfejs, można powiedzieć, łączący. On jest teraz włączony czy wyłączony? Czy w momencie, jak się on jest zdjęty, to nie działa. To jest wyłączone. A jak przybliżasz do swojej głowy, to zaczyna się włączać. To się tak, to się łączy dopiero, to działa, jak jest na głowie. Dobra, to teraz zdejmij ponownie, czy odsuń od siebie i popatrz się na te gwiazdy i powiedz mi, jak je teraz widzisz. No, wyszarzały. I co to jest? No to jest jakby przerwanie tego obwodu komunikacji i tam. Nie ma. Czyli to, że one tak świeciły, to świeciły przez to, że też ta opaska była połączona z twoim ciałem subtelnym. Tak. I teraz czy te wszystkie gwiazdy wyglądają tak samo? Czy różnią się między sobą? Teraz one zaczęły wyglądać jak po prostu wyłączone z prądu. Jaki mają kształt? Jakby kule, ale jest nie jednolite, tylko takie jak dla dziecięce zabawki, takie kółko graniaste. Po prostu z dziurkami. Kształtów geometrycznych. Dobrze. Co powodowało w swoim życiu fizycznym to, że ta opaska była włączona i była na twoim ciele subtelnym na skroniach? Powodowało określone emocje. A kto decydował o tym, jakie to mają być emocje? No właśnie ten program, ten ciąg znaków, który jakby został przesyłany, a w zamian za to, no to jest tak, jak uderzysz na przykład w jakiś garczek i dostajesz jakiś dźwięk w zamian za to. Więc dostajesz różne dźwięki od różnych naczyń, tak? No to podobnie. Okej, czyli one były połączone promieniem tym żabowatym, który kodował konkretne zakresy częstotliwości i one przesyłały to do ciebie, ty to odbierałeś i rezonowałeś daną częstotliwością danej emocji. A w jaki sposób te gwiazdy to odbierały od ciebie? Czyli jak ta energia na przykład złości wpływała z powrotem do tych gwiazd i tym promieniem do tego kokpitu tej żaby? No to była ta opaska. To jest ta opaska. To jest tym takim transmiterem, można powiedzieć, krótkiego zasięgu. Czas kiedy te gwiazdy jakby one zbierały określone indywidualne sygnały, a opaska po prostu komunikowała się z nimi wszystkimi trzema. A jak wpływało to na twój wzrok w ciele fizycznym? Pewna złość. Czy złość, frustracja i wszystkie tego typu takie. Czyli ty jak rezonowałeś na tych częstotliwościach tych emocji,
powodowało to, że ciało fizyczne nie widziało dobrze. Jakby efektem tego były te zakłócenia. To zakłócenie to właściwie postrzegałem. Aha. Może to skutek uboczny po prostu. Czyli co jest głównym celem działania tej opaski i tej całej konstrukcji? Pobór energii o określonej jakości. Zobacz teraz jeszcze na swój brzuch. Powiedz mi, czy jest coś tam w nim, co nie należy do ciebie, albo co nie jest utkane z twojej własnej energii. Czuję coś z nerka. Co to jest? Czułem nerki, kiedy zastanawiam się. Jest tam coś? Widzisz coś? Czujesz? Czuję coś. To włóż swoje energetyczne ręce i powiedz mi, co to jest. Pojawiły się jakieś chipsety. Chcesz je mieć w swojej przestrzeni? Nie chcę mieć, ale nie wiem, co to jest. A są włączone czy wyłączone? Kiedy je wyjmuję, to kiedy je wyjąłem, bo je wyjąłem, to nie są włączone. One działa na to niezłe. Czy są one jakoś połączone z tą opaską? Tak, bo część emocji jest procesowana wewnątrz, bo emocje są procesowane wewnątrz. Aha, czyli opaska odbiera sygnał, ciało subtelne wchodzi w dany rezonans i to jest przetwarzane przez te... Jakby ciało fizyczne jakby generowało w swoich jakichś częściach myślone emocje, mówimy, serce nie było, tak? To żołądko. Tak, to jakby te emocje jakby się tam gdzieś generowały. Tutaj jest to, to gdzie jest to źródło tych emocji. Czyli impulsy są zbierane i z ciała fizycznego, i z ciała subtelnego. Tak jakby. Dobra. To połóż na razie to obok opaski. I teraz pójdziemy sobie do tego momentu, kiedy 3 miesiące temu się przebudziłeś o 1:47 i widziałeś bardzo dobrze. Idziemy tam. I powiedz mi, co się działo na planie subtelnym wtedy? Jakby to przeszedłem w przód do mnie, to, że te urządzenia po prostu nie działały. Co wtedy robił ten żabol? Przyjrzyj się dokładnie mu w tamtym momencie. Co on wtedy robi? Przy tym majstrował. Co chciał przerobić, przezmienić. Co chciał zrobić? Co chciał przemienić? Tak jakby bawił się w taki fine tuning. Tutaj zmienimy i zobaczymy, co będzie. A na czym mu zależało najbardziej? Tak jakbym przestał generować określone typy emocji wysyłanych sygnałów. Krótko mówiąc, efektywność urządzenia spadła. Co by tu zrobić, żeby zysk się zwiększył. No i co sobie wymyślił, jak ulepszył?
Nie uleczył. Nie uleczył. Zostawił tak, jak było? Tak. Zobacz, czy to, co było przyczyną tego, że to urządzenie przestało działać. Co się działo na planie fizycznym, że urządzenie już nie przestało być takie efektywne? Zacząłem kontrolować lepiej swoje emocje. Znaczy zacząłem świadomie kontrolować te swoje emocje. Okej, czyli poprzez materię i ciało fizyczne zacząłeś oddziaływać na to, co się dzieje na planie subtelnym. Dobrze. To teraz wrócimy do tego miejsca, tam gdzie zostawiłeś tą opaskę i to, co wyciągnąłeś z okolicy nerek. I powiedz mi, co jest przyczyną tego, bądź co było przyczyną tego, że masz na poziomie fizycznym problemy z trawieniem i nietolerancję na niektóre produkty. Co jest przyczyną fizyczną? Ezoteryczną. Czy jest to połączone po prostu z tym, że pojawiają się emocje, których ty jako istota nie do końca chciałeś generować? Tak, może tak być. Może być związane z tym, że nie chciałem generować sobą złości. Wcześniej generowałem więcej. Czyli ten impuls wpływał taki i był odbierany przez opaskę i przez to, co było na nerkach, że masz generować ten zakres częstotliwości. Ty jako ciało fizyczne nie chciałeś tego odczuwać, blokowałeś to. To jest skutek taki jakby. W pewnym sensie. A co robiłeś, co się działo na planie subtelnym, kiedy wpływał ten impuls złości i wpadałeś w drgania, czyli jakby dostawałeś ten taki kod od tej gwiazdy, tego urządzenia z tym kodem generowania złości, to co ty robiłeś jako istota? Odbierałeś przez tą opaskę i przez to ten program. Wchodziłeś w ten rezonans, czy nie? Znaczy tak, ja wchodziłem w ten rezonans, ale na pewnym etapie się tego jakby postować tę sytuację. Zacząłem pracować aktywnie na to, żeby to skrócić, żeby te emocje zamknąć. Tak? No dobrze. Teraz czas się przyglądnąć, jak to się stało, że ten żabol znalazł się w twojej przestrzeni. Gotowy? To cofniemy się na linii czasowej twojej egzystencji do takiego momentu, na moment, zanim po raz pierwszy go spotkasz na swojej drodze. Jeden. Dwa. Trzy. No jestem sobie gdzieś w przestrzeni. No i co się dzieje? Idź do przodu w czasie, znaczy kontynuuj, co się dzieje. On się przedstawił teraz jako lekarz. Co on do ciebie mówi? Nie słyszę. Nie. Natomiast przedstawił się jako lekarz po prostu. Aha. Ma jakąś szczykawkę. A w jakiej postaci go widzisz? Też takiej żabowatej. Można go zaliczyć do tych reptylowych.
ale tym razem ma na sobie po prostu taki biały kitel lekarski. I co ci proponuje? No lek. No. Ale na co? Wzmocnienie emocji. Czuwania. A co się z tobą działo, że potrzebowałeś takiego leku? Czułeś, że masz jakąś sobie niemożliwość odczuwania latania i odczuwania jakichś emocji? Tak to wygląda, że chciałem po prostu... Tak po prostu, no, jak to się mówi, mocniej, czy lepiej, czy głębiej. Aha, a co chciałeś odczuwać mocniej i głębiej? Emocje, bo byłem taki bardzo spokojny, taki... Czyli, czyli zakres twoich emocji nie miał dużych takich... Wahań. A jakie zakresy, jak częstotliwość... jak energia, o jakiej częstotliwości cię interesowało? Co chciałeś doświadczać? Tego, czego jeszcze nie znałem. A co znałeś do tej pory? Spokój i takie poczucie takiej życzliwości. To było takie miłe kolebanie się w takim. Natomiast nie znałem tych cięższych zakresów emocji. A kiedy o nich usłyszałeś? Można powiedzieć, że zdawałem sobie sprawę z tego, że jakby to widzę w ten sposób, że jakby jestem sobie w jakiejś takiej przestrzeni i zamknięty jestem w takiej bańce takich właśnie emocji, takiego boju, błogości, życzliwości. To jest sympatyczne, tylko że jakby mało ciekawe. Na zewnątrz, wokół mnie znajdują się różne zakresy, różnych emocji. Przeróżny, daleko idący. Takie, można powiedzieć, pierścienie Saturna, tylko że we wszystkich wymiarach. No i jakby chciałem wiedzieć, jak dziecko chce skosztować loda, no to ja chciałem skosztować sobie, a może tego. A on jak przychodzi w tym kitlu do ciebie, to wchodzi do tej bańki, czy stoi na zewnątrz? Nie, on jest na zewnątrz. Teraz podpłyń do tej bańki i powiedz mi, co to jest za bańka? Kto ją wytworzył? To bańka tych życzliwych emocji? No ja sobie tworzę. A dlaczego sobie wytworzyłeś bańkę takich życzliwych emocji? Bo mi było z tym dobrze. Aha. A nadal chcesz ją mieć, czy chcesz się otworzyć na te wszystkie inne częstotliwości? No i tu nie wiem. No ale poczekaj, no bo przychodzi teraz pan w kitlu i ci proponuje, że da ci lekarstwo na to, żebyś mógł doświadczać tego, co jest poza bańką, tak? I ty się zgadzasz na przyjęcie jego lekarstwa. A co jest tym lekarstwem? To właśnie to jest taka zdolność do przełączenia się na te emocje, które są dalsze ode mnie. I do których, no, jakby w ten sposób z nich mogę korzystać, nie? Okej. I do tego jest ci potrzebna opaska. Tak, i to jakby się wszystko sprowadza do tego, do tego, co potem wcześniej zobaczyłeś. Dobrze, czyli przyjmujesz od lekarza tą opaskę i co się dzieje z twoją bańką? No i to jest tak, jakby ona nawiązała kontakt z takimi komórkami wokół niej, w przestrzeni, gdzie są te też jakby z bańkami, gdzie po prostu są jakby reprezentowane te emocje, o których wspominaliśmy. I to by były te gwiazdy. Aha. Czyli ty nadal siedzisz sobie w bańce. Tak.
tylko że z opaseczką i odbierasz to, co jest w tych innych, inne zakresy częstotliwości, tak? Tak, coś tak to powinno. No dobrze, ale to ty decydujesz o tym, jakie to są częstotliwości, czy ten lekarz? Ja decyduję o tym, tylko że ja zapomniałam o tym, że ja decyduję. To ty decydujesz, czy on? Bo jak zastaliśmy się na początku sesji, no to jednak nie do końca chyba ty decydowałeś. Nie, to chyba jednak nie byłem do końca decyzyjny. A doświadczałeś życia w ciele nie poprzez bańkę? Czy zawsze się wcielałeś, będąc w tej bańce? Ta bańka to jest taki moja naturalna częstotliwość, można powiedzieć. Zawsze ją ze sobą zabieram. Okej. Taki chomik, można powiedzieć, w tej bańce, ale z drugiej strony no, fajnie byłoby czasami wyżyć za tej bańki i czegoś doświadczyć. No i tak się ta cała sfera zaczęła. No dobrze, to pójdźmy sobie do tego momentu, kiedy ten lekarz zbliża się do twojej bańki. I teraz zobaczymy, w jaki sposób on ciebie w ogóle wypatrzył w przestrzeni. Zrobimy taką sztuczkę. Staniesz sobie za nim. I jak on się będzie zbliżał do twojej bańki, to zobacz, w jaki sposób on ciebie wypatruje. Jak on ciebie widzi w przestrzeni. Czym emitujesz? No, łatwy cel to jest pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. A co sprawia, że, to jest, że jesteś łatwym celem? Taka naiwność, taka dobroduszna naiwność. Ale jak on cię mógł dostrzec? No. Kiedy jakby... O jaki zakres częstotliwości się zahaczył, że cię zobaczył? Bądź czego użył do tego, żeby cię zobaczyć? Stań za nim i obserwuj. To ja chciałem zobaczyć te zakresy częstotliwości. Czyli ty wysyłałeś sygnał? Tak. Jaki sygnał? Co on odebrał? Jaki to jest sygnał? Zainteresowania tymi obszarami. Czyli to jakby to spowodowało jakby... To ja wyszedłem jakby w tą stronę. Czyli ty wysłałeś sygnał, że masz potrzebę doświadczania zakresu niskich częstotliwości. Bądź innych. Nie są same niskie, bo to jest taki miks. Jest tych trochę tego czarnego, takiego właśnie... można powiedzieć, energetyzującej złości, daje ci taką jakby lokomotywę do działania, ta czarna gwiazda. Druga, ta zimna niebieska, to jest taki porządek, żeby sprawy układać wokół siebie, jakby panować nad tą... Dobrze, to ja już wiem, co tam sobie powybierałeś. Czyli skupmy się jeszcze na tym, co ta żaba, co ten żabol widział. Czyli odebrał taki sygnał, że jesteś istotą, która szuka różnego zakresu częstotliwości. Tak, nowego. I ty, i on ci to da. Tak. Dobra. To teraz zobaczymy, Hubert. Co się stanie, kiedy wyjdziesz z tej bańki? Żabola jeszcze nie ma w twojej przestrzeni. Jak powiem trzy, to wyjdziesz z tej bańki do tych całej gamy różnych częstotliwości, które są na zewnątrz niej. Gotowe? Czy już wyszedłeś? Znaczy, po pierwsze, to się tak trochę przeraziłem. Aha! Wyjść z tej bańki. A gdzie masz to przerażenie?
tak trochę jakby w płucach. Mm-hmm. Nie tak, że się wiesz, strasznie przeraziłem, tylko poczułem taki, ja mam wyjść tam na zewnątrz, ale tak bezpiecznie. To może nie. No zawsze może do niej wrócić. Jak policzę do trzech, to wyjdź na zewnątrz. Jeden, dwa, trzy. Rozpękła się ta bańka. Była tak troszeczkę bańka podszyta strachem. Strachem przed czym? Właśnie przed tym wielkim światem dookoła. Jakby te emocje, które się umieściłem sobie w środku, to była taka właśnie wygodna poduszeczka. Mhm. Ale zobacz, co było przyczyną tego, że zapomniałeś, że sam możesz wybierać sobie zakresy częstotliwości, które chcesz doświadczać jako istota. Ja chyba ja wybrałem sobie taki zakres z wygody, ponieważ to była takie... Chciałeś doświadczać sobie takiego wąskiego po prostu. Takiego wąskiego, bo on jest mało zobowiązujący. Znaczy no, wiesz, okay. Jak coś zepsujesz, to potem musisz naprawić. A jak nic nie robisz, to nic nie robisz. No i okej. Okay. Bardzo przyjemne doświadczenie. Ale teraz rozumiem, że jako istota masz wolę doświadczenia czegoś więcej. Tak. Mam taką wolę, żeby tych emocji jakby... To się właśnie chyba wydarzyło w jakimś sensie, bo ja tych emocji doświadczyłem i jakby nad nimi zdobyłem jakby takie opanowanie, czyli jakby na to na tyle, że się w tym odnajduję. No dobrze. To kiedy już wyszedłeś z tej bańki, ona się rozprysła, to jaki zakres częstotliwości odczuwasz wokół siebie? Od jakich emocji do jakich? Od jakiej emocji do jakiej? Pojawiły mi się teraz kolory zielony i taki krwisto-czerwony, taki ognisto-czerwony. Zielony, świeży zielony. I chcesz doświadczać tego zakresu częstotliwości teraz? Tak. No ale czy żabol pojawił się w ogóle w twojej przestrzeni? Nie. Teraz to nie są gwiazdy, ani to nie są jakieś konstrukcje, urządzenia. To są po prostu takie... Po prostu jakby... No to są. No. To nie jest ta... To jakieś urządzenia. A czy on w ogóle ciebie widzi w przestrzeni? Kiedy jesteś poza tą bańką i samodzielnie wybierasz zakresy częstotliwości. Jest on w ogóle? Widzisz go gdzieś? Wyczuwasz? Jak zdjąłem tą opaskę, to wtedy wygasiły się te gwiazdy tamte. Była ta komunikacja się odcięła z tego wszystkiego. To ja zasilałem to wszystko, więc jak wyłączyłem prąd, to się wyłączyło. Czyli wokół w twojej przestrzeni nie wyczuwasz i nie widzisz nigdzie tego żabola. Nie, aczkolwiek jakieś inne tam mogą się czaić, ale już jakby nie przyciągam ich. To teraz, jak odczuwasz swoje ciało fizyczne, kiedy łączysz się z nim bez bańki, bez opaski? Z wolą doświadczania konkretnych zakresów częstotliwości. Znaczy ja mam teraz takie, wiecie, że tamte kolory jakby takie trochę wygasły, znaczy dalej są, ale nie są takie intensywne. Natomiast intensywne stały się kolory zielony i czerwony, taki żywy, soczysty zieleń.
taka właśnie mocna, intensywna, jakby czerwień, taka jak migoczącego ognia. Tak? Jeszcze nie wiem, z czym to utożsamić, ale te kolory się pojawiły. Czujesz swoje ciało fizyczne? To zostań tam o chwilkę. Agatko, powiedz mi, jak widzisz Huberta teraz? Nadal jest w tej przestrzeni. W jakiej przestrzeni? No to jest duża przestrzeń, ale to nie jest jego przestrzeń. On jest w niej przetrzymywany. Dobrze, ale kiedy wyszedł z bańki? Bańka to jest jedna malutka część tej przestrzeni. Bańkę rzeczywiście sam sobie wytworzył na wskutek swoich lęków. Tam się czuje bezpiecznie, ale cała wielka przestrzeń jest ogromną przestrzenią i jest cała nasycona jego energią. I on sam bardzo chce z niej wyjść. Musi z niej wyjść. Jeżeli z niej zostanie, wszystko się powtórzy. To ty wyjdź na zewnątrz i powiedz mi, jak z zewnątrz wygląda ta przestrzeń. To jest kula. Aha. Olbrzymia kula. Ale kula, która jest też podłączona pod cały system i żeby wyjść, trzeba wyjść w ogóle z całej tej ogromnej przestrzeni. To jest olbrzymie laboratorium. Dobrze. Przeolbrzymie. I rozumiem, że on funkcjonował w tej kuli. Żabol tak, był też w tej kuli w środku. Dosyć duży. Nie, żabol jest na zewnątrz, dotyka tej kuli, właśnie jakby przekazuje te informacje. Dlatego Hubertowi jakby się wydaje, że on porusza się w całym wielkim wszechświecie, a to jest ta kula, jego własna jakby przestrzeń niby, stworzona do jego doświadczeń. A kto ją stworzył? Programator. A kto jest programatorem? No, taka istota, no, trochę sztucznej inteligencji w tym jest, dużo nawet bym powiedziała, programator, stwórca. Kto wynajął tą kreator. Kto wynajął tą sztuczną inteligencję? No, duża istota, ma kilka takich konstrukcji, takich baz, bo to jest baza, no, olbrzymi taki statek kosmiczny, nie? I on podłącza właśnie różne, bardzo bogate, bardzo zaawansowane. A co to jest za istota? Stwórca. Ale jak wygląda? Czarny. Czarny, bardzo taka mocna energia. Ale czym eterycznie ci przypomina jego DNA? Demona. Demon. Bardzo dużo zbiera różnych często. No to jest bardzo wysoko. Ja już widziałyśmy kiedyś tą istotę w przestrzeni. Więc ona może wszystko i zależy właśnie do koloru, do wyboru. Mieni się różnymi. Jest bardzo bogata w swoje możliwości kreacji. A jak wykorzystujesz sztuczną inteligencję? Jak pracuje z nią? Jak to robi? No programuje, dlatego nazywa się programatorem. Programuje i właśnie jakby wysyła impulsy i impulsy zwrotne. Program, to jest naprawdę olbrzymi program stworzony. Okej. Okay. Pobieranie danych, pobieranie emocji, właśnie jakby zarządzanie istotami. Dobrze. Czy są tam istoty tylko takie, które wcielają się na planie Ziemia w ciała fizyczne, czy nie tylko? Nie, nie tylko. Też na innych pozyskuje planach? Pozyskuje z różnych przestrzeni. Ale widać, że pozyskuje. Akurat w tej bazie, w której przebywa Hubert, są inne istoty i Hubert też przebywał w innych przestrzeniach. Został pozyskany po prostu. Zaproponowano mu pewien układ. A co to za układ? No w ogóle to musiałbyśmy się trochę wrócić, bo Hubert wcześniej był naukowcem. Olbrzymim, takim bardzo mega zdolnym,
otwartym na przestrzenie, na kosmos, zgłębiał wiedzę, bardzo chłonął i głównie miał wcielenia męskie, w takich właśnie jakby dużo badał pod mikroskopem, badał kosmos, bardzo go interesowało w ogóle istnienie samo z się. I został, no zaproponowano mu właśnie, że będzie mógł tutaj w tych przestrzeniach też właśnie badać, penetrować, eksplorować, doświadczać. A kto mu to zaproponował? No taka też bardzo wysoka istota, która nawet nie wiem, czy nie sam ten główny, bo zaproponował mu właśnie badanie innego kosmosu, tak? Innego wymiaru wręcz. Czyli tam, gdzie zaprosił był naukowcem, go. To był inny wymiar, rozumiem? Tak. Dobra, zaraz sobie tak, tam pójdziemy, i ale tutaj jeszcze... Do... Dobrze, to sprawdź jeszcze, dlaczego jest tak, że w życiu fizycznym Huberta nie może wyjść z takiej działalności finansowo-prawnej. Hubert użył takich słów, że którędy wejdzie do labiryntu, zawsze dochodzi do tego samego punktu. Czyli zawsze się kręci wokół finansowo-prawnych rzeczy. Mimo tego, że może i chciałby coś innego. To jest program też. Program i ten program dotyczy tylko i wyłącznie jakby ciała fizycznego, w sensie tego danego rzeczywistości, ciała tego danego tutaj na to wcielenie. Ma to go po prostu ograniczać, absorbować jego w ogóle czas, uwagę, energię. Jakby jakby to powiedzieć, oddalać go od rzeczy, za którymi mógłby pójść właśnie, jakby to ma go ograniczać przede wszystkim, ma go martwić i on wtedy właśnie, to jest ciekawe, bo tą swoją bańkę rzeczywiście, takie jego poczucie bezpieczeństwa wzmacnia, generuje to w nim dużo emocji takich właśnie, że chciałby się poczuć bezpiecznie. Dużo sprzeczności w ogóle w tej przestrzeni, jest bardzo dużo emocji, bardzo dużo i w ogóle dominuje emocja irytacji. Takiego Dobrze. Naprawdę chęcia wyjść poza to wszystko, bo on wie, że może. On wie, że on pamięta siebie, kiedy a co był mu unim... niezależny. A co mu uniemożliwiało wyjście samodzielne? Czemu, mimo tego, że zdjął ciało tą fizyczne. Umysł ciała fizycznego? Tak, A co w jest ogóle takie... jakby ograniczenie. A co jest takiego w umyśle ciała fizycznego, co nie pozwala mu wyjść za tą przestrzeń? Przekonania. Przekonania i tłumienie emocji. Sam się bardzo na to denerwuje, że ciało fizyczne przybrało jakieś przekonania i cały czas tłumi jakby przekazy, które on sam sobie próbuje przekazać, bo on jest bardzo żywy, on bardzo aż go dusi, chce wyjść poza to wszystko, a właśnie ciągle nie rozumie, dlaczego ciało fizyczne w jakiś sposób reaguje, że tłumi jego ekspresję, jego właśnie chęć eksploracji, wyjścia poza jakieś schematy, przyzwyczajenia, właśnie tą bańkę bezpieczeństwa. A co jest przyczyną tego, że ma taki słaby wzrok i nie może go, nie widzi dobrze i mimo tego, że bardzo stara się go uzdrowić, to się nie dzieje? Za bardzo się stara właśnie. To jest takie uczucie napięcia, bardzo silnego napięcia, ale ta opaska, ona miała olbrzymi wpływ na oczy. Ona oślepiała, a jednocześnie właśnie zaciemniała obraz, bo on w tej przestrzeni, tam jest ciemno, tam jest taka ala kosmos. A ona mu tutaj jakby oślepiała go, w ogóle to powodowało chyba taki ból w skroniach. Ale w ogóle oczy Huberta to jest też wynik, jakby konsekwencja wielu wcieleń, bo on nawet na tej swojej innej planecie, w sensie tam w innej przestrzeni, też był tym naukowcem i bardzo często pracował oczami, bo on bardzo chciał zobaczyć więcej, zrozumieć. Dużo pracował z mikroskopem, więc to narzędzie wzroku jako narzędzie też było bardzo mocno eksploratowane jakby. I to samo jest teraz, to znaczy i on za bardzo teraz tak, aż ciśnienie się zwiększa wokół, że on bardzo chce zobaczyć, a to przynosi efekt odwrotny. Napięcie się zwiększa i oczy się jeszcze bardziej jakby ten wzrok pogorsza, bo...
Czyli umysł ciała fizycznego mocno ograniczał, jakby blokował przepływ informacji od niego samego jako tak. istoty świetlistej i to uniemożliwiało tej istocie świetlistej wyjście w ogóle z tej przestrzeni? Ona właśnie to jest ciekawe, bo jak opowiadaliście o tym motywie, gdzie ten żabojad, ten żab, ta żaba wyłączyła to urządzenie, to on wyskoczył z tej przestrzeni. To mu umożliwiło w jakiś sposób jakby wyłączenie na chwilę tych urządzeń i mu umożliwiło to, że on samoczynnie wyskoczył z tej przestrzeni, dlatego się pojawiła nowa przestrzeń, jasność i klarowność, kolory się pojawiły i to było takie jakby samoczynne. Ale w momencie, kiedy ta żaba włączyła to urządzenie, to jego tak naprawdę bardzo silnie jakby ściągnęło z powrotem do tej przestrzeni. A dlaczego ona włączyła jak to urządzenie? Dlaczego? Ale to mówisz, aha, to mówisz o tym wydarzeniu, kiedy w nocy się obudził i dobrze widział? Tak. Dokładnie, bo on opuścił wtedy jakby tą przestrzeń i no, zobaczył w ogóle jakby możliwości poza tą wielką konstrukcją. Ale to był moment, taki przebłysk. A dlaczego teraz, mimo tego, że zdjął tą opaskę i wyszedł z bańki, to nadal został w tej przestrzeni? No ja bym powiedziała, że się boi. Chce i nie chce. Jakaś taka jego, taka część bardzo tego chce, pragnie, a właśnie jakiś jest taki opór wewnętrzny też jednocześnie, jakby ta przestrzeń go właśnie tak dusiła. Ale ten opór on wytwarza. I to jest opór i lęk przed czym? Przed wolnością. A co wiąże się z tym, że jak jest wolną istotą, to czego się boi w bycia wolnym? On się kiedyś czegoś przestraszył bardzo. Zobaczył coś, co go bardzo przestraszyło i nawet przestraszyło go tak wewnętrznie, że jak on jest potężny, że może zmieniać jakby jako naukowiec, że może zmieniać jakby bieg wydarzeń, historii, może wpływać naprawdę na olbrzymią przestrzeń jakby i to go w jakiś sposób przestraszyło i tak jakby się wycofał i zapragnął takiego doświadczania właśnie w poczuciu jakby bezpieczeństwa i braku odpowiedzialności takiej za swoje dokonania, czy wizję możliwości. Czy oddał swoją wolę na rzecz odczuwania poczucia bezpieczeństwa. Tak, że tak, bardzo to czuć. Tak, i że nadal porusza się w tej przestrzeni, nadal ją penetruje i doświadcza, ale już bez tego, jakby zrezygnował z swojej woli i swojej sprawczości nawet, bym powiedziała. I ktoś za niego decyduje, jaki zakres częstotliwości ma odbierać i w co ma się wcielać. Tak. I to mu pasuje. No, pasowało mu do tej pory, ale już jakby to też stało się coraz bardziej procesem ograniczającym. Coraz mocniej go ściska, coraz bardziej już sam jest tym, no chce się wydostać z tej przestrzeni, naprawdę on chce się już wydostać. No dobrze, ale jeszcze chciałam, żeby sobie zbadał jedną rzecz. To, że ktoś za niego decyduje i programuje mu doświadczenia, których ma doświadczać, to czy to nie wiąże się czasami też z rzeczami, których nie chce jako istota doświadczać? No tak. Wpadł w pułapkę, taką pętlę. I dlatego mówię, on czuje, że to już go tak ogranicza, bo no to przerost formy nad treścią się stał, w sensie, że to miało być poczucie bezpieczeństwa, ale to go zaczęło bardzo ograniczać w ogóle, w doświadczaniu, w czuciu, w przejawianiu się. Oddał stery komuś, a ktoś kreuje dla niego takie warunki, których on nie chce doświadczać.
Tak, jest może jednak lepiej samemu. Czuje, że jest coraz bardziej ograniczany. To może lepiej jednak samemu tworzyć te warunki. Bo tak. Zawsze może. Chcę. To jest gotowy to wyjść z tej przestrzeni? Tak. Tak, on naprawdę bardzo pragnie. To wychodzi. Dużo emocji się teraz generuje, takiego, takiej ulgi. Niech teraz zawoła tego programatora przed siebie. Trochę się go boi. Aha, czego się boi? Uważa, że jest potężny. Uważa, że jest potężny i uważa, że właśnie wie lepiej niż on i właśnie dlatego, i dlatego ma mu do niego taki respekt. Rozumiem. Mhm. I dlatego mu oddał ster. Czuję do niego respekt. Ale respekt czy strach? No to jest taki respekt połączony ze strachem, bo jakby właśnie kiedyś wszedł w nim właśnie w tą jakąś porozumienie i dał się jakby tutaj stłumić i uwikłać, więc trochę się boi. To może chcę zobaczyć, jakie kreacje tworzy ten programator. Do czego wykorzystywał jego energię, jego informacje, które zbierał i pobierał od niego? Używał go do kreacji swoich światów właśnie. Był, używał go. Jakie te światy były? Ograniczone. O jakich częstotliwościach, jakich emocji? Różnych, ale niskich rzeczywiście. A no coraz gorszych, w sensie one, to był regres. Cały czas od jakby dużych możliwości do coraz większych ograniczników, tak żeby istota się jakby nie zorientowała, że jest coraz bardziej ściskana i ograniczana. No to niech sobie teraz jeszcze sprawdzi, w jaki sposób on pozyskuje istotę do swoich baz. Same się zgłaszają. I same potem opuszczają? No, mało która opuszcza. Dlaczego? Czy zdarzają się. No bo zapominają o sobie w ogóle już, kim były, co, jakie mają. A jak to się dzieje, że zapominają? Co na to wpływa, że zapominają? No, są skutecznie programowane. I właśnie podłączane później pod taki system uśpienia. Aha. Rozszczepiane są, rozszczepiana jest im świadomość. I już nie pamiętają, kim są. Wtedy śnią i wtedy już są programowane na stałe. I co? Podoba mu się? Dalej czuje respekt do takiego twórcy? Do takiej istoty? Ale aż tam normalnie aż trzepie. Tak, jest taka energia, że aż takie drgania są w ciele. Ma ten respekt do niego dalej? Ma jeszcze i teraz się generuje w nim bardzo dużo emocji, takiej nienawiści nawet, złości właśnie. Cała baza emocji, tych wszystkich emocji, które były przez lata, przez wcielenia właśnie tak skutecznie wygaszane. Wygaszane? A mi się wydaje, że on korzystał jednak z tej energii. No on tak, znaczy nie Hubert, tylko właśnie jakby teraz w Hubercie się generują, w jego istocie, bo znajdują ujście. To ma dla Huberta taki pomysł. Niech teraz zmieni swój zakres częstotliwości na najwyższe, jakich może doświadczyć jako istota. Niech obserwuje, co się dzieje z panem programatorem. Jest nieograniczony. Hubert jest nieograniczony i potrafi się poszerzyć do nieskończoności. Tak, programator robi się bardzo malutki. To zacznie wibrować na poziomie miłosierdzia. Jeden, dwa i trzy. Częstotliwość energii na poziomie miłosierdzia. Spokój się tworzy w przestrzeni. Taka trochę obojętność, taka
stan ukojenia. I co widzi dookoła siebie? Nic. Cisza. Jest ten wielki programator ze całą swoją sztuczną inteligencją, ze wszystkimi urządzeniami, kontraktami. Jest niekompatybilny. Nie. Czyli nie może się dostać do tego zakresu częstotliwości. Nie. Jest poza. Daleko. A Hubert może doświadczać różnych częstotliwości? Hubert może doświadczać wszystkiego, czego zapragnie. Czyli rozumiem, że już jest gotowy na to, żeby zrezygnować całkowicie z układu i anulować zgody, które udzielił wielkiemu programatorowi. Jest poza nim. Tak. Dobrze. Hubert fizyczny. Powiedz mi, czy tobie teraz pojawiają się jakieś obrazy, jakieś odczucia? No. Tak, no faktycznie przestrzeń, błogość i taka. Takie faktyczne poczucie wzniesienia się. Wszystko i zostawienia tego. Patrzenia to wszystko z góry, z coraz większej rosnącej odległości. Bardzo dobrze. Dobrze, Agata, to teraz zaobserwuj, jak Hubert łączy się ze swoim ciałem fizycznym. Już. Myślał i jest. Jak spostrzega z tej perspektywy teraz, której ma umysł człowieka? Umysł. Mówi, że jest ekstremalnie ograniczony. Jak główka szpileczki w nieskończonym wszechświecie. A w jaki sposób będzie wykorzystywał umysł do funkcjonowania? Czy w ogóle będzie wykorzystywał? No jak będzie funkcjonował z tym umysłem w materii? Będzie go uczył. Uczył. Sam go programował, w sensie na nieskończone możliwości doświadczania. Ale skupi się na jakichś rzeczach, bo on ma świadomość, że życie człowieka na Ziemi jest w jakiś sposób jakby ograniczone w takim kontekście. Ograniczone do, że nie jest w stanie za jednego życia przeżyć jakby nieskończone ilości możliwości, których ma do wyboru. Więc jakby skondensuje swoją przestrzeń do pewnego rodzaju zakresu doświadczeń. Co i tak będzie bardzo jakby szerokie. I będzie po prostu, no, można tak powiedzieć, szkolił swój umysł do tego, żeby open mind taki się pojawia, nie? Takie poczucie właśnie tego, żeby chce otworzyć swój umysł na nieskończone ilości jakby informacji i doświadczeń, więc jakby tylko na swoich warunkach właśnie jakby to jest bardzo u niego ważne. To jest tylko. Odzyskał on wie, swoją że to wolę. Jest tylko. Tak, to jest tylko jakaś dla niego forma zabawy, doświadczania tutaj jako planie. Hubert na tym planie. Tak. No, to dobrze. To Agatko. Nie będzie się ograniczał. W ogóle też bardzo czuć, że właśnie te emocje, nie? Te doznania. Bardzo mu zależy też, żeby to ciało tak właśnie rozluźnić, żeby on no, czuć więcej. Czuć. No rozwibrować. Aż drga to jego ciało. Możesz wrócić już do swojej przestrzeni. Albo poczekaj, zostań jeszcze chwilkę w przestrzeni Huberta. Hubert
fizyczne. Rozglądnij się teraz i powiedz mi, czy gdzieś wyczuwasz Agatę wokół siebie. Jeszcze jest. Jeśli mogę, czuję nacisk ból w prawej części czoła. Mhm. Od jakiegoś czasu, w zasadzie od czasu, jak się zaczął, jak Agata weszła w proces. Mhm. Czy to jakoś zidentyfikować? Aha, ale zanim to zrobimy, to powiedz mi, czy widzisz Agatę w swojej przestrzeni? Tak, widzę Agatę. Jak ją widzisz? Bardzo sympatycznie. To teraz ja dołączam i powiedz mi, jak mnie widzisz. Tak samo, jak dwa aniołki. Dobrze, to powiedz mi, co jest takiego, że czujesz w ciele fizycznym ból w głowie? Może być związane z usuwaniem tych resztek, tego, można powiedzieć, kablowania całego, tego interfejsu. Się mieści w prawej półkuli. Przynajmniej tak to czuję. Dobra. Cięższa. To na chwilkę zostaw ciało fizyczne Huberta. I teraz za pozwoleniem Agaty zobacz, jak to jest być w ciele kobiety. I powiedz mi, jak odczuwasz ciało fizyczne Agaty? Wydaje się, że inaczej pracuje energia. Mhm. Taki, ten ruch energii jest inny. Taki. Bardziej kulisty, taki otaczający. Taka energia jest taka bardziej skierowana na zewnątrz. Jak odczuwasz umysł ciała fizycznego żeńskiego ciała? Czujesz różnicę? Wydaje mi się, że tam inaczej działa odbiór tego, znacznie nastawiony na odbiór. Mhm. Także odbiór, znaczy, też jest nastawiony na odbiór, ale tak w innych zakresach troszeczkę. To wróć teraz do swojego ciała fizycznego Huberta. I jak się w nim czujesz? Znajomo. I przyspiesz proces do wibrowywania ciała fizycznego do ciała energetycznego. Dobra, Agatka. Ostatnie spojrzenie na Huberta. Zadowolony jest bardzo. Uśmiechać się, pokazuje taki znak, że to jest to, czego pragnął. Dziękuję. No i mówi, że teraz ma dużo, mówi, że ma dużo do zrobienia. W swoim ciele właśnie dużo. No takie, że ma dużo do zrobienia w swoim własnym życiu i cieszy się na to. No to my już znikamy. Ty i ja wychodzimy z tej przestrzeni. I teraz ty, Hubercie, ty, Agatko, rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi, pozostając tylko i wyłącznie w kontakcie sama ze sobą, sam ze sobą. I za chwilkę policzę od 1 do 3 i na 3 otworzysz oczy.
Jeden. Czujesz swoje ciało fizyczne. Czujesz jego mięśnie. Oddech. Jest ci z tym bardzo dobrze. Dwa. Twoje ciało jest silne i lekkie. A poczucie szczęścia, radości wypełnia całe twoje ciało. I trzy. Otwórz oczy. A, ale mi ciało zgrabiało. Na pewnym etapie już. No, ale fajnie. Wow. To niezła kosmiczna epopeja. No, ciekawie, no. Ciekawie. Kosmiczna istota to kosmiczne doznanie. Dokładnie. Zrobić. Hubert, jak się czujesz? No dobrze się czuję. Dobrze się czuję. Jeszcze tutaj, jeszcze teraz już mi to już odeszło, to uczucie. Miałem tutaj taki po prostu nacisk mocniejszy. I co? No i zobaczymy. No pewnie się musi to jeszcze poukładać przez chwilę, nie? Tak, tak. Ja ci jeszcze wyślę za chwilkę informacje na temat metabolizacji sesji. Jeszcze chciałam zapytać cię, czy chciałbyś opublikować swoją sesję? No może być, tylko proszę weź mi tam tą twarz. Dobrze. To my się żegnamy. Żegnamy się ze wszystkimi publicznie, z publicznością. Nie zatrzymuję nagrywania. Dzięki.